W dzisiejszych czasach, by wypromować swoją muzykę, nie wystarczy już tylko dobrze ją robić. Co dzień jesteśmy zalewani masą tracków i żeby przebić się przez gliszcza, bardzo często trzeba zrobić coś więcej niż tylko wrzucić info na swój Instagram i czekać, aż ta dobrze się sprzeda. Doskonale zrozumiał to Quebo na Fide w 2020 roku, który to najpierw wypromował swoją płytę tak, że usłyszała o niej cała Polska jeszcze przed premierą, a później akcję promocyjną zmienił w chyba największego trolla, jakiegokolwiek mogliśmy obserwować na rapowej scenie, dając ludziom niesamowity performance, wiele radości i powiew nostalgii. W 2018 roku Quebo na Fide decyduje się na odcięcie od mediów i całkowicie skupia się tylko i wyłącznie na koncertowaniu. Był to czas jego fuzji z Taco Hemingwayem. Duet Taco na Fide wyprzedawał kolejne wielkie koncerty raz za razem i to prawdopodobnie właśnie chłopaki najbardziej przyczynili się do faktu, że rap stał się mainstreamem. Od wydania Taco na Fide w kwietniu wspomnianego 2018 roku, raper nie publikował żadnych singli aż do początku 2020 roku. Mimo chyba najlepszego komercyjnie czasu w karierze, dzięki fenomenalnie przyjętemu duetowi, Kłe postanowił, że i o jego solowej nowej płycie również musi usłyszeć w jednym momencie cała Polska. Początkowo wszystko zaczęło się bardzo niewinnie. 7 lutego bez żadnej zapowiedzi, totalnie nagle z zaskoczenia na streamingi wleciał numer Romantic Psycho. Jeszcze wtedy nie byliśmy świadomi tego, że tak będzie nazywać się nowy album Kuby. Track jest rozmową z psychoterapeutą, w którego to rolę wciela się Taco Hemingway. Z rozmowy z podłożonym beatem dowiadujemy się, dlaczego zniknął Quebo oraz co go trapiło przez cały ten czas. Warto nadmienić, że w tamtym konkretnym momencie Quebo właśnie zakończył 3-letnią przerwę od wydawnictw solowych, więc widocznie czuł potrzebę, by wyspowiadać się swoim fanom. Kończyłem trasę, jako chciałem tylko wieczny detoks. Śmierdzieliśmy groszem wszędzie, ten przeklęty fetor. Później raper przechodzi już do clue i nawija o swojej miłości, która kompletnie poprzewracała mu w głowie. Przedstawia objawy zakochania w bardzo ciekawy, no i nieprosty sposób. Track kończy się diagnozą terapeuty, który mówi, że widzi u Quebo początki syndromu Romantic Psycho. 3 dni później na kanał Que Quality wlatuje numer Jesień i startuje chyba najbardziej kultowa promocja płyty w historii polskiego rapu, a już na pewno w tej swojej nowożytnej historii. Quebo na Fide na teledysku pojawia się w swoim starym ubiorze. Niebieskie polo, okulary, zakryte tatuaże, włosy zgolone na krótko i ciągle ten sam wyraz twarzy. Podobne zdjęcie do jego ówczesnego wyglądu latało po necie jeszcze lata przed tą akcją. Zostało zrobione, gdy studiował na Uniwersytecie Warszawskim. Nowy image Kuby miał nawiązywać do tamtych czasów. Wraz z tym teledyskiem Quebo wszedł w rolę, której nie opuścił aż do premiery samego albumu, a często i nawet wraca do tej postaci już kilka lat później. Upubliczniona zostaje również tracklista i okładka albumu. Jedno i drugie zaczyna tworzyć liczne dyskusje. Okładka wygląda, jakby była zrobiona kompletnie amatorsko, a tracklista ma masę dziwnych ksywek niepasujących do postaci Kuby. Zaczynają więc pojawiać się pytania, o co w tym wszystkim tak właściwie chodzi. Sam kawałek Jesień brzmi i wygląda bardzo melancholijnie. Tak jakby Quebo był kompletnie wyprany z chęci do życia i wszystko byłoby mu obojętne. Gorszy, więc musimy się trzymać za rączki. Ludzie wokół są smutni jak w Rosji. Na refrenie kawałka swoim głosem uracza nas również Natalia Schroeder, wybranka Quebo na Fide, o której tak naprawdę powstał cały ten album. Dziwne zachowanie również i poza muzyką zaczęło się już następnego dnia, po tym gdy Jesień znalazła się na 2 miejscu karty na czasie. Quebo podziękował swoim fanom i pogratulował Czuksowi miejsca na szczycie z jego numerem Troja. Co to były za czasy, żeby żyć? Cześć, chciałem bardzo serdecznie wszystkim podziękować za 2 miejsce na karcie na czasie i pogratulować Young Czuksowi 1 miejsca. Utwór Jesień możecie cały czas odsłuchiwać w serwisie YouTube i zamówić preorder na stronie questshop.pl. Bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie. Akcji dopiero wtedy tak naprawdę zaczęło przybierać. Już kilka dni później pojawił się gościnnie na koncercie Taco i cały czas trzymał się swojej roli. Wyglądał, jakby był no co najmniej bardzo zestresowany i przejęty skalą wydarzenia. Jego storki zalewały masę kapelek, a to z salonu BMW z hashtagiem Dreams, a to spod TVP Info z hashtagiem Love My Job, czy fota z mrozem z dopiskiem, nieważne jak, ważne z kim. Wszystko oczywiście podkręcone do granic absurdu, ale taki był tego zamiar. Miało to być niejako takim wehikułem czasu, jak sama jego postać. Promocja była dość dynamiczna, ale i nieprzewidywalna. Tak chociażby Kuba pierwszy raz w swojej dotychczasowej karierze postanowił pokazać się w telewizji. Przyszedł do śniadaniówki i tam dalej odgrywał swoją rolę. Jednak nie pierwszy raz w ogóle, ale pierwszy raz w tego typu programie. Totalny szacun za to, że nie wybuchł tam śmiechem. Skubany tak sobie wkręcił dobrze to w głowę, że nawet na sekundę nie potrafił wyjść z roli. To nie jedyne miejsce w mediach, gdzie pojawił się Jakub, ponieważ już kilka dni po tym wydarzeniu udał się do Niuansa na podcast Solara, który wtedy nosił tytuł Układ Słoneczny. Wywiad zakończył
się freestylem, który stał się na tyle kultowy, że dziś ma na swoim koncie 15 milionów wyświetleń. To naprawdę sporo mówi o skali całej tej promocji. To przecież tylko zwykły freestyle ze studia z czasów akcji promocyjnej. Wow. Ludzki tak jak Dawid, nadal szukam fal. Pod stopami Andy jestem pierdolony, baza stral. Tempo promocji nie zwalniało, bo już kilka dni później Quebo uraczył swoją obecnością Roberta Lewandowskiego podczas jednego ze spotkań Bayernu. Wstawił wtedy fotkę z Anią Lewandowską oraz samym Lewym i bramkarzem Bayernu Neuerem. Był to dość intensywny czas. W pewnym momencie można było odnieść wrażenie, jakby sama promocja więcej szkodziła niż pomagała, bo ludzie po prostu zaczęli się irytować wyskakującym Quebą na każdym kroku. W związku z tym, na jakiś czas nastała cisza. Quebo w międzyczasie ogłosił swoją trasę koncertową oraz wystawił kilka ciuszków na licytację charytatywną. Wrócił jednak w swoim stylu, na Instagramie, po tym gdy wyczaił okazję na weselu. W promocji wcześniej wspomnianej trasy koncertowej pomagał mu Kuba Wojewódzki. Normalnie jako post na swojego Instagrama wstawił zdjęcie z linkiem do zakupu biletów. Quebo prawdopodobnie w zamian miał zasiąść na kanapie w jego programie. Kuba zapowiedział to w zajawce przed jednym ze swoich programów. Obok miał usiąść również Krzysztof Piątek. Człowiek największą niespodzianką chyba, którą nam się szykuje, to jest jeden program, w którym będzie Quebo na fide Krzysztof Piątek. 13 marca 2020 roku pojawił się trzeci singiel promujący album. Track nosił tytuł Przy Tobie. Kolejny w klimacie łudząco przypominał swoich poprzedników. Flow ocierało się o depresyjne, jeśli mogę tak to nazwać, no i na ogół brzmiało to bardzo melancholijnie. Cała otoczka raczej konfrontowała nas ze smutną rzeczywistością, niż powodowała jakieś pozytywne emocje. W kontekście całej płyty te single dziś wypadają jeszcze lepiej. Konceptualnie to, co zrobił Quebo, to po prostu klasa światowa. Artyzm z innego poziomu. Oczywiście sama promocja nie skończyła się na trzech singlach. Ekspansja jego osoby dalej trwała w najlepsze. Twarz była widoczna już nie tylko na billboardach, a nawet i w kioskach. Quebo został twarzą krzyżówek. Do dziś możemy dorwać jeszcze kilka egzemplarzy na chociażby Allegro i wcale nie są one drogie. Choć i tak, no to całkiem niezły biznes, bo pierwotnie kosztowały 3,50. Z każdym dniem byliśmy już coraz bliżej daty premiery albumu. W końcu ta miała nastąpić już 1 kwietnia. Swoją drogą całkiem ciekawa data w kontekście ówczesnych działań Kuby. Quebo w związku z tym opublikował w internecie zdjęcie zapakowanych preorderów i jak widzicie, było ich tam całkiem sporo. Również w tamtym okresie na kanał Quequality wleciał filmik ciechanowskiej telewizji kablowej, która na co dzień odwiedzała różnych celebrytów, a tym razem postanowiła spotkać się z Quebą. Tak naprawdę była to reklama Allegro, o czym w komentarzu wprost napisał Kuba, zaznaczając, że zarobione 1 000 000 złotych z promocji zostanie przekazane w całości na cele charytatywne. W opisie znalazł się link, który przekierowywał do strony Allegro, która wyglądała tak, jak jej wersja z 2000 roku. Na stronie mogliśmy zakupić jego koszulkę polo, ale i kilka innych ofert, jak na przykład czytnik e-booków. Gdy do domów zaczęły docierać pierwsze preordery, w internecie znowu zrobił się niemały szum, bo po raz kolejny Quebo zdecydował się strollować wszystkich. Zamiast prawdziwego albumu preorderowicze otrzymali sklejkę numerów robionych na szybko, dla beki, niekiedy nagrywanych nawet przy użyciu dyktafonu w telefonie. Dla każdego człowieka, który nie zwątpił w swoje marzenia i się nie zmieniał. Płyta zaczyna się sprytnie, no bo nie od razu można było się połapać, że całość jest trolem. Trzy pierwsze kawałki to wcześniejsze single promujące. Gdyby wszystko nie działo się w dobie internetu, to część ludzi naprawdę mogłaby wpaść w niezły szok. Wiem, że brzmi to absurdalnie, ale niektórzy naprawdę się na to nabrali i zaczynali zastanawiać się, czy Quebo na fide kompletnie nie potracił swoich zmysłów. Później już całym prześwietnym albumem udowodnił, że tak nie jest. 1 kwietnia na kanale Quequality wleciała piosenka Szubienica, pestycydy, broń. Wtedy też miała miejsce oficjalna premiera albumu Quebo. W trakcie klipu raper zdjął perukę, a kobiety sprawiły, że na jego szyi ponownie pojawił się tusz. Promocja dała oczekiwane owoce, bo album Quebo w ciągu doby zanotował prawie 4,5 miliona odsłuchań. Tym samym płyta pobiła wcześniejszy rekord należący do Taco Hemingwaya o 1 100 000. Żeby dopełnić już sam temat Romantic Psycho, dodam, że po premierze ukazał się dokument zrealizowany wraz z Red Bullem. Następnym wydarzeniem była dopiero trasa Psycho Relation, nazwana ostatnią trasą Quebo na fide, która dość mocno opóźniła się w czasie przez panującą na świecie sytuację na przełomie 2020 i 2021 roku. Plakat przedstawiał pacynkę Jakuba Grabowskiego, co zapewne miało symbolizować to, że to wszystko to tylko i wyłącznie gra. 10 maja 2022 roku, czyli jeszcze w trakcie trwania Psycho Relations, ogłoszony został powrót naszego Kuby Informatyka. Raper Jakub Grabowski ogłasza trasę Mega Hip Hop Tour. Pierwszy koncert odbył się w Zgierzu koło Łodzi. Wejściówka kosztowała jedyne 10 zł. Kolejnymi miastami były Raciąż, Oborniki, Żukówka czy Lubochnia. Tam dokonał się szczyt performensu, bo Jakub grał swój koncert na festiwalu Ubijania Masła. Młody raper próbował przenieść nas w czasie do prawdziwych hip-hopowych wydarzeń. W jego wykonaniu mogliśmy usłyszeć Baśkę, Suczki czy Policemana. Jakub pokazywał sztuczki magiczne, freestylował czy zmieniał słowa piosenki tak, by pasowały do aktualnego wydarzenia. To jest festiwal, no do Ubijania Masła. Bez niego by nie było żadnego ciasta.
Co w tym wszystkim jest najlepsze? Fani również podłapali ten głupkowaty koncept i nikt nie próbował go złamać. Każdy, kto przychodził na koncert, siedział z odpaloną zajawką, jakby faktycznie miał do czynienia z nowym, nieznanym newcomerem. Na wydarzeniach można było zakupić limitowane koszulki, limitowaną płytę czy kilka gadżetów. Wystarczył moment, a medialność nowego tajemniczego rapera podłapały marki widzące w tym szansę na współpracę. Od tego momentu Quebo po trasie jeździł swoim białym busikiem, ale obrędowanym w Grześki czy Orężadę Helenę. Myślę, że największym wydarzeniem w jego dotychczasowej karierze można nazwać występ na hip-hop festiwalu w Płocku. Zagrał tam na jednej z mniejszych scen i dostał szansę od festiwalu, by mógł pokazać swoje umiejętności przed szerszą publiką. Jak na newcomera, pod całą sceną zebrało się całkiem sporo ludzi, co też zauważył szef największej wówczas wytwórni w kraju. Karol Poziemski, znany również jako Solar, odpowiedzialny za SBM. Jakub obiecał, że nie zawiedzie i zapowiedział swój singiel Mój Przykry Live, który zadebiutował na kanale SBM. Kariera Grabowskiego wpadła w jakiś niesamowity pęd, którego nie sposób było zatrzymać. Jakub wziął udział w bitwie o południe, w której dotarł nawet do finału, gdzie dopiero tam pokonał go Filipek. Już abstrahując i odbiegając na chwilę od samej konwencji, niesamowicie udowodniło mi to, jak wielkim raperem był, czy nadal jest Quebo na Fide. Gość z bitwami freestyle'owymi nie miał do czynienia tyle lat, a wyszedł i walczył jak równy z równym z Filipkiem. Z kimś, kto głównie z tego słynie. Po prostu geniusz. Zaraz po przegranej bitwie na kanale SBM wleciał wcześniej zapowiedziany numer. Wszystko w ramach SB Starteru. Na YouTube'a wytwórni wleciał track Mój Przykry Live. Teledysk składał się ze sklejek jego filmów z koncertów. Mój przykry live, odpalam skręta, idą święta, ziomek ciągle wisi mi hajs. Do dziś track zrobił 8 milionów wyświetleń, licząc Spotify'a i YouTube'a. Jako drugi singiel ze Starteru Jakub uraczył nas klubowym bangerem pod tytułem Krapka wraz z Patrykiem MTS na ficie, z którym to później połączył siły i podobnie jak legendarne duo Taco na Fide wyruszyli we wspólną trasę Disco Polo Tour. Ale wróćmy jeszcze do Starteru. Tam swój występ zwieńczył numerem Łapacz Snów wraz z Brianem, Ananasem, Susk i po prostu Kajtkiem. Gościnnie wystąpił również na SB Festiwalu, gdzie podobnie jak w Płocku pod sceną zebrał całkiem pokaźną liczbę fanów. Z czasem Jakub zdecydował się podziękować swoim fanom za wsparcie i ogłosił na swoim Instagramie, że na 50 tysięcy followersów wylosuje 5 osób, które zaprosi do swojego mieszkania na piwo. Kameralna posiadówka faktycznie się odbyła. Jakub przygotował chrupki, chipsy, paluszki, arbuza oraz tonę kanapek. Relacjonował spotkanie ze swoimi fanami na Instagramie, pokazując jak pije kompot oraz browara. Gdy skończyła się już jego trasa, tak jak wspomniałem wcześniej, newcomer zdecydował się połączyć siły z innym głodnym wilkiem i tak w mniejsze i większe miasta wyruszył wraz z Patrykiem MTS. Jego zarobki z muzyki mimo ogromnej popularności okazały się być zbyt mało satysfakcjonujące. Jakub postanowił, że nowa fuszka mu nie zaszkodzi i zaczął szukać nowej pracy. W dorywczej pracy został młodszym specjalistą RZET. Cała akcja okazała się być kampanią piwa bezalkoholowego. Na tym zakończyły się ostatnie ruchy tego tajemniczego gościa i poza spontanicznymi akcjami prawdopodobnie będzie to już całkowity koniec. Ten performance może i nie był jakiś wybitnie odkrywczy, ale na pewno zapisze się na kartach historii polskiego rapu, bo chyba nikt wcześniej nie potrafił tak dobrze robić sobie jaj wraz z całą Polską. Dzięki za oglądanie tego filmu do końca, mówi do was Jerzyk, do następnego i siemano.